Cześć, tu Marta Iwanowska-Polkowska. Zapraszam Ciebie do wysłuchania kolejnego odcinka mojego autorskiego podcastu Urzeczywistnij swoje ja, odważny liderze. Kieruję go do liderów, ale też pracowników czy przedsiębiorców, wszystkich, którzy chcą świadomie i odważnie urzeczywistniać, czyli pokazywać swoje autentyczne ja w karierze, w liderstwie, kreując swoje biznesy czy budując zespoły oraz w życiu. Chcę, by rozmowy, które prowadzę, były okazją do refleksji nad tym, co ważne i odważne w pracy, nad tym, co ważne i odważne w roli lidera, by zapraszały do zmiany perspektywy i doświadczania emocji, by zatrzymywały, a jednocześnie wprawiały w ruch, inspirując do działania. Do rozmów zapraszam biznesowych liderów, przedsiębiorców, coachów, działaczy społecznych, którzy w swojej ścieżce zawodowej odważyli się pokazać siebie, urzeczywistnić swoje ja i dać przestrzeń do tego innym, bo wierzę, że wszyscy tego potrzebujemy. Zapraszam Ciebie do rozmowy pełnej autentyczności, konkretnych przykładów i ludzkiej historii. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Urzeczywistnij swoje ja. Tym razem odważna liderko. Bo będziemy rozmawiać i z odważną kobietą, i z kobietą biznesu, i odważną liderką. Chociaż sama jestem ciekawa, czy moja rozmówczyni w ten sposób myśli o sobie, że jest liderką, bo ja ją tak trochę przechrzciłam, przygotowując się do tej rozmowy. Po drugiej stronie mikrofonu jest ze mną Basia Falenta, kobieta biznesu, która stworzyła biznes liczony w unikatowych i imponujących liczbach. Autorka projektu książkowego zapoczątkowanego od książki Mamy dla Mamy i książki, która jest też efektem pracy facebookowej grupy o nazwie Mamy piszą książkę. I co jest niezwykłego w tym projekcie i w tejże książce, o której będziemy rozmawiać, chociaż od razu zaznaczam, nie będzie to rozmowa o macierzyństwie, choć książka jest dla mam. Rzeczywiście jest napisana przez mamy i dla mam. Co jest niezwykłego w tym projekcie? Tą książkę napisało 1200 kobiet. I dla mnie to jest fascynujące. Jak można sprawić, że 1200 kobiet napisze książkę, a dodam kobiet, które się nie znają i kobiet, które znają, które mieszkają na co dzień w 20 kilku krajach. Jak można sprawić, że tyle kobiet napisze książkę, która zostanie wydana i uwaga, sprzedana już w ponad 70 tysiącach egzemplarzy. Według mnie to hit. I o tym hicie chcę porozmawiać z Basią, autorką tego projektu i kobietą biznesu, bo ta książka zmieniła jej życie i sprawiła, że zaczęła zajmować się biznesem. Witaj Basiu, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Dodałabyś coś od siebie, tak na wstępie? No wiesz co, myślę, że tak pięknie to ujęłaś, że już nie będę psuła tego efektu. To jesteś kobietą biznesu? Myślę, że jestem, chociaż przyznanie się do tego zajęło mi trochę czasu. Myślę, że mogę powiedzieć o sobie, że jestem kobietą biznesu, bo no, od strony technicznej mam biznes, który jest wyrażany w liczbach i to raczej większych niż mniejszych, ale też myślę, że to jak ja myślę, tak, o tym biznesie, to definiuje, czy jestem tą kobietą biznesu, tak? Czyli to nie jest to, że ja tylko mam teraz produkt, tylko to, że myślę, mam wizję, mam cele i mam plany, jak te cele zrealizować, tak? Także to już chyba mówi o tym, że ja ciągle jestem tą kobietą biznesu. To jest bardzo ciekawe, wsłuchiwałam się w to, bo rzeczywiście w swojej pracy spotykam kobiety, które mają własne działalności gospodarcze, ale niekoniecznie myślą o tych działalnościach w kategorii tego, że to jest biznes. Ty czujesz tą różnicę pomiędzy mieć swoją własną firmę, własną działalność, a mieć biznes i właśnie być kobietą biznesu. Wiesz co, wydaje mi się, że czuję tę różnicę, że to jest trochę tak, że dla mnie przynajmniej, tak, jak masz biznes, no to myślisz sobie, co jest do zrobienia tu i teraz, na ten moment. Mhm. A jak się przechodzi na etap myślenia biznesowego, to trochę więcej pojawia się takich kawałków jak wizja, jak kierunki rozwoju, jak to, co będzie dalej, a nie to, co jest teraz. I to jest chyba jakaś taka główna różnica, po której ja zobaczyłam, że ja już przeszłam z tego etapu posiadania produktu i firmy, działalności gospodarczej do etapu zrozumienia, że w sumie to ja mam biznes, bo ja w sumie wiem, co chcę dalej z tym robić i w którą stronę to popchnąć. Nie w którą stronę to pójdzie, tylko w którą stronę ja chcę to
popchnąć, ale żeby była jasność, no nie zawsze tak było, tak? Ja też byłam w tej grupie, która, wiesz, cichutkim głosem mówiła, no tak, 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 mam działalność gospodarczą. Uśmiecham się do tego, bo jestem ciekawa właśnie tego momentu przejścia, bo no może opowiedzmy w ogóle dwa słowa o tym projekcie, o książce, tak? No właśnie, opowiedz o tym, Basia, jak to się zaczęło, jakby skąd pomysł, żeby wydać taką książkę, jak to się stało, że ty w pewnym momencie zorientowałaś się, bo tak słyszałam, jeśli chodzi o twoją historię, że ty rzucasz dobrze płatną pracę w korporacji na rzecz tego, żeby założyć firmę i czasem, żeby to się zamieniło w biznes, tak? Taki biznes, który ma właśnie misję, wizję i strategię. Opowiedz trochę o tym przedsięwzięciu. To się zaczęło dosyć niewinnie, bo ja w ogóle nie myślałam o tym jako o biznesie. Po prostu pewnego pięknego, słonecznego dnia przyszedł mi do głowy pomysł. Tylko to nie było tak, że od razu wpadł mi gotowy pomysł na taką książkę, tylko to było tak, że ja już wtedy byłam w trakcie drugiego urlopu macierzyńskiego z moim drugim synem i to macierzyństwo było wtedy dla mnie trudne, dyplomatycznie mówiąc przytłaczające, mówiąc wprost, ono mnie przeorało w tamtym czasie i dla mnie było zaskakujące, bo wiesz, ja przy drugim dziecku myślałam sobie, że teraz to już w ogóle luz bluz, nie? Tak. A tu się okazało, że jest trudniej niż było, że są coraz to nowe rzeczy, które mnie zaskakują i jakaś taka wściekłość mnie dopadła, jak to jest możliwe, że szkoła przygotowuje nas do tylu idiotycznych i niepotrzebnych rzeczy, a nikt nikogo nie przygotowuje do bycia rodzicem. I pamiętam, że miałam taką myśl, no ktoś zrobił jakiś taki spis treści wszystkich tematów, które powinien ogarnąć młody rodzic. I ja już bym wtedy wiedziała, co sobie mam ogarnąć, tak? Ale przecież jak zostajesz rodzicem, to nawet nie wiesz, co masz ogarnąć, tak? Nawet nie wiadomo. I jak miałam taką myśl, to pomyślałam sobie, że w sumie ja mogę być taką osobą, tak? Ja mogłabym opracować taki spis treści. No i właśnie, no i jak pomyślałam sobie, że przydałby się taki spis treści, to pomyślałam sobie, że w sumie ja go mogę stworzyć, bo przebrnęłam przez ogrom książek, artykułów i tak dalej dotyczących macierzyństwa w trakcie moich ciąży. I jak już miałam w głowie taki pomysł na spis treści, to poszłam o krok dalej i pomyślałam, że w sumie mogłaby powstać książka na ten temat. Tylko, że ja nie potrafię pisać książek. Z zawodu jestem magistrem inżynierem biotechnologii, tak się przyznając na antenie, więc wiedziałam, że ja tego nie mogę napisać. I nie jestem też ekspertką od macierzyństwa, tak? Ale pomyślałam sobie, że przecież jest ogrom kobiet, ekspertek i mam jednocześnie, które mają do przekazania coś wartościowego i może uda mi się je zaangażować w ten projekt. I na początku myślałam o tym jako o serii wywiadów, które ja będę spisywać, ale potem pomyślałam sobie, że przecież w sumie one po prostu mogą napisać taki rozdział. No i jak się zaczęłam zastanawiać, czy to jest w ogóle możliwe, żeby udało mi się tyle kobiet zaprosić do projektu, to zastanawiałam się, czy ja bym wzięła udział w takim projekcie. I byłam przekonana, że dużo kobiet ma tak jak ja, czyli że to macierzyństwo jest na tyle zaskakujące i na plus, i na minus, że jest taka chęć podzielenia się tym i ułatwienia startu w macierzyństwo kolejnym kobietom. I że skoro ja mam takie uczucie, że chętnie bym komuś pomogła, to na pewno nie jestem sama. Więc pomyślałam sobie, że na pewno znajdę tak z 20 osób, które, wiesz, zaangażują się w ten, 20. Tak, w ten projekt. No i założyłam, znaczy przygotowałam sobie wszystko od strony koncepcyjnej, od strony prawnej, żeby też była jasność. W sensie takim, że od razu wiedziałam, że będzie kwestia rozumienia praw autorskich w takim przypadku, tak? Tak, tak. I założyłam grupę na Facebooku i zaczęłam zapraszać do niej osoby z takich grup rodzicielskich, w których ja byłam członkiem. I to było dla mnie ogromne zaskoczenie, jak kobiety zaczęły się chętnie zgłaszać do tego projektu, jak nagle, wiesz, z kilkunastu osób zrobiło się kilkaset. I ja już w pewnym momencie zaczęłam się bać w ogóle nagłaśniania tego, bo ja już czułam, że to będzie nie do ogarnięcia, tak? Tymczasem, no to była niesamowita energia. I te kobiety naprawdę fantastycznie się zaangażowały i niesamowicie dzieliły się swoją wiedzą. Także takie były początki. No i zaczęłyście pisać tą książkę. Rozumiem, że no, tych autorek było trochę więcej niż 20, jak pierwotnie zakładałaś. To kiedy był ten moment, kiedy zobaczyłaś, że z tego się robi coś dużego i że właśnie jakby zadbanie o prawa autorskie to jest jedno, ale właśnie założenie firmy i zajmowanie się tą firmą, produkcją, tworzeniem tej książki, no to jest coś, co jakby cię wzywa, tak? Że to jest jakiś taki kolejny krok, a ty, tak ja przynajmniej tak to czuję, no chyba musisz podjąć to wyzwanie. No właśnie, bo może jeszcze takie pytanie. A dlaczego nie wydałyście tej książki w wydawnictwie? Przecież nie musiałyście tego robić same. Znaczy ty nie musiałaś tego robić i brać tego na siebie.
Wiesz co, ja dostałam w pierwszym miesiącu po odpaleniu projektu, ja dostałam oferty od 4 wydawnictw. I wszystkie odrzuciłam z tego względu, że w momencie, kiedy się wiążesz z wydawnictwem, to tak naprawdę twoja władza nad tym tekstem się kończy i twój wpływ, bardziej bym powiedziała wpływ niż władza. I może nie w całości, bo tam oczywiście nikt ci nie przeredaguje tej książki w 90%, ale nie ma potem pewności, co zrobi wydawnictwo z tą książką, czyli czy i kiedy tak naprawdę wydadzą tą książkę, czy będą ją promować, jak bardzo będą się przykładać do dystrybucji. Tutaj nie ma pewności, a ja wydawałam nie swoją książkę, tylko książkę 1200 kobiet. Ja czułam ogromne zobowiązanie wobec nich i absolutnie nie tyle, że nie chciałam je zawieść, to oczywiście też, ale ja chciałam, żeby one zobaczyły, że wzięły udział w czymś ważnym, w czymś poważnym, w czymś dużym i że to, ile one z siebie dały w tym projekcie, że to ma sens. I ja czułam, że ja jestem w stanie to pociągnąć self-publishingowo. I ja też miałam parę ładnych lat doświadczenia w marketingu, więc wiedziałam, że ja będę potrafiła podejść do tego sprzedażowo. Więc zaryzykowałam i poszłam w self-publishing. Bałaś się? No bardzo. Wiesz, ja nie wydawałam książek, tak? Ja na początku podstawówki miałam problemy z ortografią, także wiesz, nie byłam jakaś super optymistyczna, ale powiem ci rzecz, którą staram się dzielić ze wszystkimi, z którymi rozmawiam o biznesie. Ja miałam proste założenie, które też usłyszałam kiedyś od jakiejś mądrej kobiety biznesu, ale niestety nie pamiętam od której, że jeśli czegoś nie wiem, to się dowiem. I ja nie muszę, wiesz, wszystkiego umieć od razu, tak? Ja o self-publishingu nie miałam absolutnie zielonego pojęcia. Ja ledwo znałam to słowo, tak? Natomiast dopóki to nie jest jakaś, wiesz, fizyka kwantowa, to ja naprawdę wychodzę z założenia, że tego się można nauczyć. I to powtarzam wielu osobom, dlatego że mam wrażenie, że kobiety, które myślą o biznesie, często mają takie wyobrażenie, że muszą być już jakimiś ekspertami totalnymi w danej dziedzinie. A według mnie to niekoniecznie tak musi być, to oczywiście zależy od dziedziny, ale naprawdę wielu rzeczy się można dowiedzieć, tak? Ja myślę, że my kobiety w ogóle myśląc o większości rzeczy w naszym życiu, od razu wchodzimy w takie założenie prymuski, świetnej uczennicy, grzecznej dziewczynki, która musi wiedzieć, umieć i znać odpowiedzi. Tak, na wszystkie pytania i musi to ogarnąć jeszcze sama, samodzielnie. Ale to przekonanie między innymi zapędziło ciebie, tak poniekąd tak podejrzewam, w takie poczucie, Jezu, nie ogarniam tego macierzyństwa i de facto kobiety chciały się, jak rozumiem, też podzielić taką swoją własną frustracją, historią, doświadczeniami i zdobytą wiedzą właśnie z innymi kobietami, żeby im dać sygnał, możesz tego nie wiedzieć, my tu ci przychodzimy, my przychodzimy z taką ogromną ilością różnych wskazówek, z których możesz skorzystać albo nie, ale czujemy, że te wskazówki mogą być przydatne. Ale takie mam poczucie, Basia, pracując z kobietami, no też w temacie odwagi i wspierania kobiet w odważnym podejmowaniu wyzwań, że my naprawdę musimy mówić głośno i wręcz nazywać to tak, jak nazywamy to teraz. My naprawdę możemy nie wiedzieć, my możemy się dowiedzieć i to nie jest wstyd się pytać, dowiadywać, tudzież angażować też osoby do współpracy, które mogą nam po prostu dostarczyć pewnych kompetencji, których wcale nie musimy rozwijać, mając swój biznes. Więc Dokładnie tak. Ja pamiętam, jak kiedyś też od jakiejś mądrej kobiety usłyszałam takie zdanie po angielsku. Start where you are, use what you have, do what you can. Tak. I jak dla mnie to trochę tak jest, naprawdę. To jest trochę tak, że zaczynasz z tym, co masz, z tym, co umiesz, z tym, co możesz i idziesz dalej. I na kolejnym kroku dobierasz sobie, uczysz się, korzystasz z tej wiedzy, o której mówisz, tak, od innych kobiet, czy od innych osób w ogóle i wchodzisz na te kolejne poziomy. I wydaje mi się, że biznesową wiedzę tak się właśnie zdobywa, bo jeżeli masz swoją ekspercką wiedzę, to jest jedno, ale taką biznesową wiedzę to no tylko w ten sposób można zdobyć, tak? No nikt na ciebie nie wylewa nagle, wiesz, 10 litrów know-howu biznesowego, tak? Ja myślę sobie, że też z perspektywy czasu i prowadzenia własnej firmy i moja manufaktura rozwoju to nie jest moja pierwsza firma. Kiedyś miałam też spółkę, którą prowadziłam ze wspólniczkami i tam angażowałyśmy do współpracy naprawdę duże zespoły ludzi. To z perspektywy czasu uważam, że w ogóle wiedza ekspercka to jest jakieś 30% biznesu, że reszta, właśnie 70%, to jest wiedza o biznesie, wiedza trochę o finansach, wiedza w ogóle przede wszystkim o marketingu i o budowaniu relacji ze swoją społecznością. Miałaś dokładnie to? Tak. Potrafiłaś? Tak? To znaczy, miałam to w sensie takie poczucie jak ty. Nie miałam tej wiedzy biznesowej, absolutnie. Natomiast miałam szczęście na swojej drodze spotykać fajne osoby,
które mnie jakoś tak wypchnęły w te tematy biznesowe i to mi bardzo pomogło. One były, jakoś tak dużo z nich czerpałam, takiej wiedzy biznesowej w obydwu korporacjach, w których pracowałam. Natomiast potem to była seria prób i błędów, tak? Ta książka to też nie jest mój pierwszy biznes. Wcześniej położyłam dwa biznesy, tak? Także wiesz, ta wiedza nie spłynęła na mnie magicznie. Ja też się tego nauczyłam, robiąc masę błędów po drodze. A przyznasz się do jakiegoś? Tak. Pamiętam, że swój pierwszy biznes położyłam w ten sposób, że tak bardzo skupiałam się na przygotowaniach takiej, wiesz, oprawy tego, na visual identity, na marce i tak dalej, na wszystkich marketingowych rzeczach, które po prostu lubiłam i umiałam, że produkt był gorszy niż jego opakowanie i to po prostu nie poszło, tak? Także tutaj zawiniły dwie rzeczy, że po prostu właśnie skupiłam się na formie, a nie na treści, a druga rzecz, że właśnie ja jestem perfekcjonistką, a w biznesie to często przeszkadza. Bardzo ci dziękuję za to, że to powiedziałaś, Basia. No właśnie, szczera prawda, naprawdę. Tak, tak. To znaczy w ogóle badania potwierdzają, że perfekcjonizm wcale nas nie popycha i nie sprawia, że my lepiej działamy i więcej osiągamy, bo bardzo często tak naprawdę nas hamuje. I właśnie takie też polerowanie, pielęgnowanie swojej pracy, sprawianie, że ta praca będzie doskonała, często sprawia, że my z tą pracą nie wychodzimy do ludzi, do swoich klientów, do tych osób, które mają z tej pracy de facto czerpać. Więc mam takie poczucie, że dajesz tutaj naprawdę bezcenne lekcje biznesowe. Oczywiście tym, którzy będą chcieli z nich skorzystać. Ale jakbyś miała nazwać, Basia, to co sprawiło, że z tamtego miejsca, kiedy tak naprawdę no, pojawił się pomysł, zaczęłyście pisać tą książkę, znalazłaś się w tym miejscu, w którym jesteś teraz. Co jest takim kluczem do twojego biznesu? I twojego sukcesu, tak powiedzmy, do twojego sukcesu. Tak, prawda? Teraz już mogę, wiesz, tak. Teraz już mam odwagę to powiedzieć, ale też nie zawsze tak było. Natomiast wracając do tego momentu przejścia tak zwanego korpo do własnego biznesu, to tak wydaje mi się, że były tutaj dwie kluczowe rzeczy. Pierwsza z nich to taka, że mimo tego, że ja pracowałam w fajnym korpo, ja w ogóle chciałabym odczarować, wiesz, negatywne konotacje związane ze słowem korpo, dlatego że korpo nierówne, tak? Tak. I ja pracowałam w bardzo fajnej firmie i to naprawdę była dobra posada, tam były dobre warunki pracy. Ja bym tam mogła siedzieć do emerytury, gdyby nie to, że ja miałam takie dosyć głębokie poczucie bezsensu wykonywanej pracy. Ja miałam takie poczucie, że moja energia jest pakowana w jakieś rzeczy, które nie przynoszą nic wartościowego. I to mi zaczęło z każdym kolejnym rokiem kariery zawodowej, a ja robiłam naprawdę dobrą karierę zawodową. Mimo tego to mi zaczęło przeszkadzać. A druga rzecz to macierzyństwo. Bo w momencie, kiedy pojawiły się moje dzieci, ja zaczęłam myśleć o tym, a ja mam dzieci z bardzo małą różnicą wieku, bo to zaledwie 1,5 roku. Więc ja ciągiem byłam na macierzyńskim, tam jakoś ze 3 lata wychodzi, prawda? I ja się zaczęłam zastanawiać w trakcie tych macierzyńskich, jak będzie wyglądało moje życie w momencie, kiedy wrócę do pracy. I wiesz, wtedy moim oczom ukazała się wizja wstawania wcześnie rano, tak, ogarniania dzieciaków, tam z biurka do przedszkola, z biurka siebie do pracy, stanie w korkach, potem 8 godzin w pracy, czy trzeba, czy nie trzeba, umówmy się. Tak. W takim sensie, że wiesz, czasami można swoją pracę wykonać naprawdę szybciej i teoretycznie można by było pójść do domu. W praktyce mało które korpo na to pozwala, tak? No i potem wychodzisz z tej pracy o 17, cyk, znowu w korki, jedziesz po dziecko i przy pomyślnych wiatrach i warunkach warszawskich, a ja mieszkałam wtedy w Warszawie, to jesteś w domu o 18. No tak. I na życie rodzinne to zostają 2-3 godziny, a to wszystko jest przeplecione masą obowiązków domowych. I takim obciążeniem jeszcze, tak, zmęczeniem, przestymulowaniem. Tak. Dokładnie tak. I generalnie nie ma w tym nic złego, w takim modelu życia i wiele osób chce lub musi, albo raczej musi, a nawet chce mieć taki styl życia i naprawdę to jest okej. Okay. Natomiast ja wiedziałam, że ja chcę spędzać dużo czasu z dziećmi, szczególnie w tych początkowych latach ich życia i składając jedno z drugim postanowiłam poszukać jakiejś takiej, wiesz, innej drogi zawodowej. I to się złożyło w czasie z tym właśnie pomysłem na biznes, a właściwie to wiesz, to jest źle powiedziane pomysł na biznes, bo ja w ogóle tego na to nie patrzyłam w kategoriach pomysłu na biznes. Ja po prostu wpadł mi taki pomysł do głowy i ja czułam taką chęć zrobienia go, że ta chęć nie mogła mnie opuścić. Ja po prostu wiedziałam, że jak nie spróbuję, to będę bardzo żałować. I to był pierwszy taki pomysł, z którym tak miałam, bo ja czasami to opowiadam, że na swoim komputerze mam taki folder fajne pomysły na biznes. I tam jest, wiesz, i to jest naprawdę, i tam jest całkiem niezła grupka dobrych pomysłów. Natomiast dopiero jak przyszedł mi do głowy pomysł na książkę, bo to nie był pomysł na biznes, to był pomysł na książkę, to miałam coś takiego, że no muszę to zrobić, bo urodzę. Jak nie zrobię, to będę naprawdę tego żałować.
To też jakoś tak chciałabym podkreślić i oświetlić, co teraz powiedziałaś, bo w podejściu o odważnym podejmowaniu wyzwań, którym, jak wiesz, się zajmuję i pracuję tym tematem z kobietami, tam jest takie hasło jak powołanie, czyli coś, co ciebie woła, bo ja jakby w ten sposób jest to tłumaczone, tak, że jest coś, jakiś pomysł, jakaś idea, coś do zrobienia, co ciebie woła i na początku masz bardzo często masz wręcz mgliste wyobrażenie, co to ma być. Ty po prostu czujesz, właśnie to jest bardziej w sercu i w brzuchu, czy też właśnie w tej słynnej intuicji, że ty chcesz to zrobić i nie wyobrażasz sobie takiego życia, w którym rezygnujesz z tego pomysłu. Ale na początku nie wiesz dokładnie, jakie to ma być i co zrobić, żeby to zrealizować. I co jest w ogóle też fajne, według mnie to jest fajne w tym podejściu, że nie zakładasz od razu, że to powołanie płaci ci ratę kredytu, tudzież opłaci, nie wiem, różne inne rzeczy, które musisz opłacić w swoim życiu, że jakby nie musisz od razu myśleć o tym w kategoriach biznesowych. Z czasem tak się dzieje, ale nie wszystkie powołania to biznes. Natomiast fajnie jest po prostu to usłyszeć w sobie. Ja mam wrażenie, że to usłyszałaś, Basiu. Wiesz co, tak. Ja naprawdę pierwszy raz w życiu miałam coś takiego, że intuicja tak mocno się we mnie odezwała. I ja pamiętam, jak przez ten cały ponad rok, bo to było około 400 dni pracy nad tym projektem, gdzie naprawdę to było trudne i to były tak wymagające momenty czasami, że no ręce opadały i jak sobie z perspektywy nawet o tym myślę, to się zastanawiam, jaką ja musiałam mieć naiwność w głowie, że ja się w ogóle na to porwałam, tak? To ja pamiętam, że przez cały ten projekt mówiłam do mojego męża, słuchaj, za rok o tej porze będzie inaczej. Naprawdę to będzie coś wielkiego. Ja jeszcze nie wiem dlaczego i jeszcze nie wiem co, ale naprawdę ja czuję, że to będzie coś wielkiego. I ja chodziłam tak przez rok i mówię, ja nie potrafię ci powiedzieć, dlaczego ja tak czuję, ale ja to czuję. I to naprawdę bardzo pomogło. A on ci zaufał? Tak. On ci zaufał? Tak. No, widzę teraz swoje oczy, słuchaczki nie zobaczą tego, ale tak poczułam, że poczułaś jakąś taką radość, wdzięczność, że on był z tobą w tym czasie. Wiesz co, tak, mój mąż był dla mnie ogromnym, ogromnym wsparciem i takim technicznym, w sensie takim, że jak ja wyszłam w taki etap, że musiałam po prostu po nocach robić ten projekt, to on w dużym stopniu przejął na siebie opiekę nad naszymi dziećmi. Też pomógł mi technicznie otworzyć, wiesz, sklep internetowy, założyć stronę internetową, ale właśnie o tym wsparciu to on bardzo ze mną wierzył w ten projekt. I on mi pozwolił pójść za tą moją wiarą, bo naprawdę wokół mnie nie było wiele osób, które wierzyło w powodzenie tego przedsięwzięcia, a jeszcze mniej było osób, które mnie, wiesz, wspierały i były przy mnie w tym czasie, tak? A on naprawdę, cokolwiek ja, wiesz, czegokolwiek nie wymyśliłam, to on przy mnie był. I to było widać, że on naprawdę, wydaje mi się, że on bardziej uwierzył w moją wiarę w to, zobaczył moją wiarę w to, niż wierzył w sam projekt. Tak? Bo on go zdecydowanie mniej czuł niż ja, to jest oczywiste, no tak. Ale widział moją wiarę w ten projekt. Ja się tutaj też przy tym zatrzymuję, dlatego że nawet wczoraj, tak, dzisiaj nagrywamy tę rozmowę w poniedziałek, a w miniony weekend, tuż przed naszą rozmową, ja prowadziłam właśnie warsztaty dla kobiet o odważnym podejmowaniu wyzwań i ja kilka razy podczas tych warsztatów, szczególnie właśnie wczoraj w niedzielę, mówiłam uczestniczkom, że odwaga to jest no, w dużej mierze też praktyka duchowa i to jest coś opartego na wierze. Ciężko to wytłumaczyć, bo to się raczej czuje, ale po prostu trzeba uwierzyć na przykład w pewną ideę, w pewien pomysł albo w pewne wartości, o które chcemy zawalczyć poprzez ten projekt, który chcemy zrealizować, to powołanie, za którym chcemy iść, ale oczywiście odwaga to jest działanie, bo musimy cholernie dużo zrobić, czasami więcej niż tam się spodziewaliśmy, tak jak mówiłaś ty po nocach, ale przede wszystkim jest to kwestia takiego zaufania, że to coś ma po prostu głęboki sens i ja chcę spróbować. I naprawdę rozmawiając z ludźmi biznesu i z ludźmi, którym się coś w życiu udało, to rozmawia się z nimi zawsze też o cyfrach i o konkretach, ale rozmawia się też o tym, że oni wierzą w swój projekt i kropka, i już. Basiu, czujesz się liderką? No wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, bo nigdy nie musiałam na nie odpowiedzieć, bo dlatego jest trudne. Wiesz, to ja się czuję się liderką i to chyba coraz bardziej, dlatego że ten projekt pokazał mi, że jestem w stanie pociągnąć ze sobą ogromną grupę kobiet, które mnie nie znają. Bo to są kobiety, które mnie w 99,9% przypadków, one mnie nie znały. A jednak się zaufały. Dokładnie, a jednak mi zaufały. I co więcej, z wieloma z nich ja współpracuję do dzisiaj. I pracujemy nad kolejną właśnie książką, nad kolejnymi produktami i ja współpracuję ciągle z częścią osób z
z tej grupy, więc czuję się coraz bardziej liderką, bo czuję, że zrobiłam to, że potrafię robić to, co powinien według mnie potrafić lider, czyli wiesz, mieć tą wizję i przekazać ją innym, zapalić ją w innych, ale też to nie tylko, żeby wiesz, żeby pokazać im tą swoją wizję, ale też, żeby zachęcić ich do działania. Bo tak jakby rola lidera chyba się nie kończy tylko na tym, żeby powiedzieć, ej, w ogóle jest super i zobaczcie, mamy takie super rzeczy. Tylko też na tym, żeby przejść od mówienia do robienia. I to nie chodzi mi o taką rolę project managerską, tak? Że tam, wiesz, rozpisujesz sobie taski i pilnujesz deadline'ów. Tylko taką, że ci ludzie wchodzą na tą drogę z tobą i oni chcą nią iść. Oni ci ufają i idą z tobą tą drogą na dobre i na złe. Tak? Więc pod tym kątem czuję się liderką. Co więcej, idą za tobą często też po nocach, tak? Bo tą książkę pisały też mamy. No, pisały też ekspertki, tak? Bo wiem, że to podkreślasz, tak? Ale zawsze to były osoby, które miały inne obowiązki zawodowe czy życiowe niż pisanie tej książki, więc to było też oparte na wzbudzeniu po prostu bardzo dużego zaangażowania u tych osób i no i wspomnianego już zaufania. To co sprawiło, Basia, że udało ci się zorganizować kobiety wokół współpracy i konkretnego celu, bo to, co się nam często zarzuca, nam kobietom, ja słyszę te stereotypy często na warsztatach, że no właśnie my nie jesteśmy konkretne, my nie potrafimy współpracować, my histeryzujemy, my rzucamy się sobie do oczu i te słynne powiedzenie, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, tak? Tak, że jeżeli jest nas sześć, nie wiem, to też tak ciekawe, ale te powiedzenie szczególnie jest właśnie używane w kontekście kobiet, ale że jest jak jest nas większa grupa, to nie potrafimy się dogadać, każda chce ciągnąć swoją stronę. No a ty skoordynowałaś taką masę kobiet. Jak to zrobiłaś? Masz jakieś tipy? Wiesz co, jeżeli chodzi o to, dlaczego ja myślę, że one się zgodziły, to myślę, że kluczowe było to, że ja byłam od samego początku absolutnie szczera i autentyczna. Ja wykładałam karty na stół i mówiłam wprost, jak jest. Tak? Czyli, że ja nie mam doświadczenia self-publishingowego, że ja mam taki pomysł, że ja tak to widzę, że ja nie wiem, czy to się uda, ale że ja zrobię wszystko, żeby to się udało. I na każdym etapie byłam naprawdę szczera z tymi kobietami i myślę, że to spowodowało, że one mi zaufały. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie, co do których, które wspomniałaś, tak? O tej emocjonalności. Strasznie mnie wkurza, jak ktoś w ogóle przywołuje emocjonalność jako jakikolwiek, wiesz, argument, tak? Bo co z tego, że jesteśmy emocjonalne? Co z tego, dokładnie, że ktoś jest emocjonalny? No to tak jakby, czy emocjonalna osoba nie ma racji? Mówi bez sensu? Wiesz, emocjonalność jest dla mnie trochę o formie, tak? Czyli mówisz rzeczy, które chcesz powiedzieć w sposób bardziej wyrazisty, nazwałabym to, tak? Tak. Natomiast to nie znaczy, że mówisz bez sensu, więc ja w ogóle, no strasznie mnie wkurza, jak ktoś, wiesz, jak ktoś mówi o emocjonalności jako o wadzie, tak? Ja osobiście bardzo lubię emocjonalne osoby, dlatego, że ich reakcje są szczere i szybkie. I bardzo szybko, wiesz, widzisz, czy komuś coś pasuje, czy nie pasuje i możesz w związku z tym reagować, tak? Jak widzisz, że, nie wiem, powiedziałam coś i doszło do nieporozumienia i ta osoba jest wściekła, to ja od razu to widzę i mogę to od razu wyprostować, a nie dowiem się za 3 tygodnie, że ja powiedziałam coś, co wkurzyło tamtą osobę, tak? Także ja emocjonalne osoby osobiście bardzo lubię i sama taka jestem. Także mi to w ogóle nie przeszkadza, tak? Natomiast wiesz co, jak słyszę te wszystkie rzeczy, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, że kobiety, nie wiem, nie mają celów, czy są jakieś chaotyczne, to ja nie potrafię się do tego odnieść za bardzo. Bo to bzdura chyba, co? To jest totalna bzdura. Moje doświadczenia z kobietami, a właściwie od samego początku swojej kariery zawodowej pracuję głównie z kobietami, to są zupełnie inne te doświadczenia. Naprawdę, jak sobie wspomnę tą współpracę, to trudno którejkolwiek zarzucić, wiesz, brak celu, czy jakąś chaotyczność. Także naprawdę dla mnie to są jakieś totalne bzdury, nawet nie wiem, ciężko mi powiedzieć, skąd się mogły wziąć. No myślę, że panowie mogli te bzdury wymyśleć po prostu i były tak przekazywane z pokolenia na pokolenie i też te bzdury, tak sobie myślę, że mogą też bazować na nieaktualnych danych i nie zauważać właśnie tego, jak my kobiety się też przez ostatnie nawet 100 lat rozwinęłyśmy, uwolniłyśmy, wyedukowałyśmy i weszłyśmy właśnie w przestrzeń, która była wcześniej rezerwowana dla mężczyzn, radząc sobie w tej przestrzeni, nie powiem, że lepiej, ale po prostu bardzo dobrze, albo wnosząc nową jakość, tak jak właśnie kobiety w biznesie.
to co jeszcze mogło ci pomóc w liderowaniu tych kobiet? Po pierwsze, zaufałaś im, one zaufały tobie. Po drugie, emocjonalność, wrażliwość nie była tematem. Mhm. Ty byłaś sama jako koordynatorka, bo no przecież spływały do ciebie teksty. Trzeba było te teksty czytać, analizować, jakaś korekta, redakcja była pewnie grana. Mhm. Ty to ogarnęłaś sama, Basiu? No to może opowiem trochę o tym, żeby faktycznie nie było tutaj nieporozumień, że ja tam poprawiałam przecinki w tej książce. Moja rola była w skoordynowaniu całego projektu, od etapu koncepcyjnego do momentu wydruku tej książki, oczywiście potem sprzedaż. I moja rola na etapie pisania tekstów polegała na tym, że ja byłam takim pierwszym filtrem, czy tekst jest okej, czy nie okej. Tak? Ja byłam taką statystyczną mamą, która po przeczytaniu tego tekstu miała wynieść jakąś wiedzę, jakąś określoną wiedzę w danym temacie. Tak? Natomiast po zaakceptowaniu na poziomie merytorycznym tekstu, na linii ja, autorka, tekst szedł do kolejnej ekspertki w danym obszarze. Też wyjaśnię, każda ekspertka była mamą, to było założenie, tak, w projekcie, czyli żeby to była nie tylko teoretyczna ekspercka wiedza, ale też taka już zważona macierzyńskim doświadczeniem. Tak. Więc w momencie, kiedy druga ekspertka stwierdziła tekst na poziomie merytorycznym, on szedł do redaktorek. Miałam 4 redaktorki, to były też dziewczyny z tej grupy i one po prostu poprawiały ten tekst, dlatego że wielokrotnie autorki tekstów miały ogromną wiedzę, ale nie miały dużego doświadczenia w pisaniu. Stąd teksty wymagały takiego szlifu redakcyjnego. No i potem już takie kwestie techniczne, jak skład książki, jak druk książki, to do składu już musiałam zatrudnić firmę, tak? No i druk, no to wiadomo, tak? Drukarnia zewnętrzna i to też oczywiście... Tak. To oczywiście, no, zlecone na zewnątrz, tak? Także tak to wyglądało od strony technicznej. Natomiast koordynowanie tej grupy, koordynowanie tych procesów, gromadzenie tych tekstów, sprawdzanie tych tekstów i wszystkie kolejne etapy, no to należało do mnie, tak? W sensie ja to musiałam skoordynować. Co ci dodawało siły w tym procesie? Wiesz co? Siły dodawało mi, kilka rzeczy mi dodawało siły. Przede wszystkim właśnie ta jakaś niesamowita wiara, że to będzie okej. Okay. Naprawdę. I ja pamiętam, wiesz, na te 400 dni pracy nad tą książką, ja przez 6 miesięcy, dzień w dzień, po kilka godzin dziennie siedziałam i czytałam teksty. Czytałam i recenzowałam teksty. I no to jest naprawdę trudne zajęcie i przytłaczające i w takiej ilości to już naprawdę no, trudne do zniesienia. Natomiast ja wiedziałam, że to jest taki etap. Więc to mi pomagało mi zrozumienie tego, że to jest po prostu etap i on się kiedyś skończy. I ja po prostu muszę krok po kroku iść tą swoją ścieżką do celu i ja kiedyś do tego celu dojdę. Ja tylko muszę iść tą ścieżką. Więc ja tak robiłam. Ta intuicja, o której mówiłam, to jest kolejna rzecz. To jest obowiązanie wobec autorek. To była dla mnie ogromna motywacja. Ja naprawdę chciałam, żeby one czuły się dumne, że wzięły udział w tym projekcie, ale też prawdę mówiąc, ja się po prostu nie bałam porażki. To było dla mnie zaskoczenie, ja się nie bałam tej porażki, to znaczy ja się z nią liczyłam i nie chciałam jej, ale miałam takie wyobrażenie, że no to jak się wywali, no to się wywali, tak? No to wrócę do punktu wyjścia, jak trzeba będzie wrócić do korpo, to też wrócę, też nic się takiego nie stanie. Natomiast ja miałam takie przekonanie, że lepiej spróbować i żałować, niż żałować, że się nie spróbowało. Także to były rzeczy, które gdzieś tam, wiesz, pomagały mi trzymać kurs i powoli iść do celu. A jaką cechę twoją jako liderki najbardziej rozwinął ten projekt? W sensie też może wzmocnił, bo może już to miałaś, ale się okazało, że ten projekt coś w tobie rozwinął takiego. Wiesz co, dał mi ogromne poczucie sprawczości. Nie wiem, czy to jest cecha, czy to jest umiejętność, czy co to jest pod kątem definicji, bo ja jestem kiepska w definicję, ale dał mi ogromne poczucie sprawczości, to znaczy pokazał mi, że ja naprawdę wiele mogę zrobić. Nie muszę, ale mogę i że naprawdę mogę wiele, tak? Że jak czegoś nie wiem, to się dowiem. Jak jest trudny etap i on będzie trwał nie wiadomo ile, to ja jestem w stanie go przejść, ale że naprawdę dużo ode mnie zależy. Ja poczułam, że mam, wiesz, los w swoich rękach, tak? I to pomaga mi teraz w wielu dziedzinach życia. Ja już, wiesz, ja już się tak nie boję wielu rzeczy. Ja już też nie traktuję wielu rzeczy jako, wiesz, ostateczne, tak? Że jak, nie wiem, buduję dom, to jeden na całe życie. Że jak zamieszkam gdzieś, to musi być, wiesz, jedno, jedyne miejsce na całe życie. Także ja naprawdę czuję to, odczuwam to poczucie sprawczości i ono mi, i ono jest super. Ono jest super, bo wiesz, bo mając takie poczucie sprawczości, ja się nie boję próbować, tak, dalej. Natomiast nauczył mnie też absolutnie pokory i cierpliwości.
bo tak jak mówiłam, ta droga do celu, ona jest z reguły naprawdę długa i naprawdę kręta i naprawdę z przeszkodami. Tak było z tą książką i to bym mogła wieki opowiadać o tym, jakie tam były przeszkody. Natomiast tą drogą po prostu trzeba iść konsekwentnie, nawet jeżeli to jest powolny chód, to po prostu trzeba iść. Także ja się nauczyłam iść taką trudną i powolną drogą. I to mnie naprawdę dało mi taką pokorę i cierpliwość pod kątem jakichś tam przyszłych moich zamierzeń biznesowo-prywatnych. Ciekawe w tym, co powiedziałaś, takie ciekawe i znowu warte podkreślenia jest to, że w ogóle używałaś słowa przeszkody, czyli właśnie nie porażki, nie błędy, tylko pewne przeszkody, które trzeba pokonać, ale używałaś tego określenia z taką akceptacją tego, że one się po prostu pojawiają. Tak, absolutnie. I to jest taki czas, kiedy one się pojawiają, ale możesz i masz sprawczość, żeby coś z tym zrobić i pójść dalej. Ale właśnie ja często zauważam u osób, z którymi pracuję, tutaj sobie warto zadać pytanie, droga słuchaczko, czy drogi słuchaczu, czy też tak masz, ale my, choć jesteśmy sprawczy, to często nie łapiemy z tym kontaktu, jakoś nie umiemy tego zauważyć. Nawet dzisiaj rozmawiałam ze swoją znajomą, która po wielu latach próbuje zmienić pracę i taka trochę przerażona rozmową kwalifikacyjną zadzwoniła do mnie, żeby trochę po prostu o tym porozmawiać. I ona powiedziała mi taką rzecz: Marta, wiesz, ale aż mi tak głupio ci to powiedzieć, znam tą kobietę od lat i wiem, czym się zajmuje. A ona do mnie tak: Marta, bardzo głupio mi to powiedzieć, ale wiesz co, przygotowując się do tej rozmowy, doszłam do wniosku, że ja naprawdę już coś w życiu osiągnęłam. Ja mówię do niej: no tak, osiągnęłaś bardzo dużo rzeczy. Ja przecież to widzę, słyszę, rozmawiałyśmy o tym nieraz, poznamy się już kilkanaście lat. I ja mówię: jak to jest możliwe, że ty w to wątpisz, że ty tego nie widzisz? I my z tą sprawczością niestety tracimy często kontakt. Nie jesteśmy uczeni celebrowania swoich sukcesów, nie jesteśmy uczeni, celebrowania też postępów i jakby właśnie zaliczenia tych kolejnych baz, kolejnych etapów, a to jest de facto filar pewności siebie. I ja to słyszę u ciebie. No jest tak, jak mówisz. Wydaje mi się, że jako kobiety mamy wpajane od małego taką, wiesz, skromność. Wiesz, tak? I dlatego tak trudno nam przyznać, no mi do teraz nie przychodzi to jakoś super łatwo, wiesz, powiedzieć: tak, odniosłam sukces, tak? I wydaje mi się, że właśnie z tego to wynika, że dziewczynki mają wpajane, że trzeba być skromnym, tak? I dlatego nie mówimy o tych sukcesach. A odnośnie tej drugiej części, którą mówisz, no to, którą powiedziałaś, to tak jest. Czyli nie rozkładamy projektu na etapy i nie zauważamy tego przejścia każdego kolejnego etapu, tylko jest początek i koniec. I jak się, wiesz, nie dojdzie do końca, to w ogóle na razie nie ma o czym mówić, tak? Bo się jeszcze nie doszło do końca. No i to jest bez sensu, tak? Ja miałam projekt, ten cały projekt książki rozpisany na 4 etapy. Tu mogę zakulisowo zdradzić, że mimo tego, że lubię planować i w ogóle to jest moja działka, jakieś takie, wiesz, planowanie i organizowanie i tak dalej, to projekt pod tytułem Nowa Książka, gdzie ja nie miałam doświadczenia w ogóle w tym temacie, on nie był rozpisany w jakichś magicznych programach, które ci rysują tak zwane ganty czy inne rzeczy, tylko ja miałam cały projekt rozpisany na 4 etapy na kartce A4. Przysięgam. Po prostu długopisem na kartce A4 i to były, wiesz, jakieś takie naprawdę podstawowe bloki, które muszą się na każdym z etapów odbyć. I nawet jeżeli potem już w trakcie realizacji powstawały jakieś Excele, bo ja jednak jestem przywiązana do Excela, a nie jakieś tam Asany czy czegoś, to ta kartka A4 była moim przewodnikiem i ona wisiała po prostu zawsze, wiesz, nad moim biurkiem i ja wtedy wiedziałam, gdzie jestem i do czego zmierzam, tak? I po każdym z takich etapów ja po prostu czułam: uff, dobra, super, tak? Wchodzimy w kolejną fazę i traktowałam to jako takie mini projekty i taką, wiesz, takie symboliczne przekreślenie sobie czegoś, jakiegoś etapu, to mi pokazywało ten postęp. A widzenie tego postępu jest super ważne. Super ważne w takim utrzymywaniu, takim imobilizacji i motywacji w pójściu dalej. No a umówmy się, jak się samemu odpala biznes, no to sami się motywujemy i mobilizujemy. To raczej, wiesz... Nie ma szefa. Nie ma szefa i nie ma czynników zewnętrznych, które nam... Czasami są, tak? Które nam pomagają, tak? Ale to głównie od nas zależy, tak? Więc ta motywacja wewnętrzna jest mega ważna. Ja nawet... Ostatnio, w sensie w tym czasie pandemii, kiedy szczególnie dużo prowadziłam webinarów też dla firm w temacie odporności psychicznej czy well-beingu, podpowiadałam właśnie taki pomysł, że możemy sobie robić tak zwany I did it list, nie to-do list, tylko I did it list, żeby właśnie podkreślać sobie, nie wiem, pod koniec dnia czy pod koniec tygodnia, co ja w danym tygodniu czy w danym dniu zrobiłam, bo to tak nam
mega ucieka, że mamy takie wrażenie, Jezu, nie robię postępów, utnęłam w miejscu, zmarnowałam cały dzień, nie wiadomo na co, a każdego dnia zapierdzielamy. Taka jest prawda, tak? I dokładnie. Trzeba te efekty umieć zauważać i celebrować. A nie znudził ci się ten pomysł? No bo początki macierzyństwa masz za sobą, dzieci twoje też urosły, a ty nadal w tym macierzyństwie jesteś. Wiesz co, to prawda, że moje dzieci są już trochę już podrosły, więc są na innym etapie, więc tak jakby te początki macierzyństwa to już mnie nie dotyczą. Natomiast mój biznes już nie jest o tej książce. Znaczy już jest nie tylko o tej książce. Ja planuję zrobić z tego wielowymiarowy, globalny biznes. Mam wizję tego, mam cele, mam plany, jak te cele zrealizować. Także pod tym kątem mi się nie znudził, tak? Bo tak jakby ta książka to jest tylko początek czegoś. Mm-hmm. Oczywiście to wiesz, tak jak rozmawiałyśmy, to nie było tak od początku, to się pojawiło, tak? Tak, tak. Ale ja już teraz wiem, gdzie chcę z tym pójść i dlatego to mnie nie nudzi, tak? Mm-hmm. Bo to będzie marka i firma, która będzie się skupiała nie tylko na książkach, ale też na innych kategoriach produktowych. Chcemy być obecni w Polsce, ale też za granicą. Właśnie zresztą wchodzimy z naszym angielskim wydaniem do Wielkiej Brytanii i wkrótce do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii. Także... Wow! Wiesz, o ile... No właśnie, prawda? O ile sam temat początków macierzyństwa już mi mało dotyczy, o tyle sam biznes mi się nie nudzi, bo on już jest trochę o czymś innym. Mhm. A o czym jest? Jeśli możesz zdradzić, jeśli chcesz zdradzić. Mogę. To będzie taki biznes, który będzie ułatwiał rodzicom życie. Mm-hmm. Tak startując od takiej bardzo dużej myśli. Natomiast faktycznie będziemy chcieli tworzyć produkty, które bardzo ułatwiają rodzicom życie i ułatwiają rodzicom wybory. Dlatego, że plusem i minusem obecnych czasów jest to, że mamy mnogość wyborów, w związku z tym za dużo decyzji do podjęcia. I ja mam taką misję, żeby trochę zacząć to rodzicom ułatwiać. Brzmi bosko. Nawet dzisiaj o tym myślałam, ile właśnie takich decyzji codziennych i spraw do załatwienia mają rodzice. I tak myślałam o takiej perspektywie, jakby to było, gdybym... Staram się o tym zbyt często nie myśleć, tak? Nie wpędzać się w ten tok myślenia, ale dzisiaj akurat miałam tą myśl właśnie, że jakby to było, gdybym nie była mamą, tak? Że ile bym miała na przykład czasu, ile bym miała luzu na pewne rzeczy, też bym była o wiele głupszą osobą. To w ogóle bez dwóch zdań. Mam wrażenie, że nic mnie tak nie rozwinęło, jak bycie mamą. I to mówię też o takich kompetencjach, które używam w pracy, jak empatia, umiejętności komunikacyjne. Tak, to w ogóle byłabym o wiele słabszą kołczycą i o wiele słabszą psycholożką bez tego doświadczenia, ale jeśli chodzi o tą ilość decyzji, to no, mam poczucie, że to jest strzał w dziesiątkę, jeżeli chcecie w tym wspierać rodziców, bowiem jakie to potrafi być gubiące doświadczenie. Tak, przytłaczające po prostu, naprawdę. A czego wam teraz życzyć? No i widzisz, i sama się zawiesiłam, czego nam życzyć. Może tego, żeby nie zabrakło nam wytrwałości w realizowaniu tego, co sobie wymyśliliśmy, tak? Bo ja już teraz mówię my, dlatego że firma to już nie tylko ja, tak? Tylko mamy już kilkoosobowy zespół i zamierzamy dalej rosnąć. Także no, plany mamy naprawdę duże, także możesz nam życzyć, żeby nam nie zabrakło determinacji w realizowaniu tych planów. Jeszcze miałam taką jedną myśl, ale tutaj potrzebuję ciebie i twojej perspektywy, żeby to sprawdzić, bo... Ja mam wrażenie, że tego jeszcze nikt nie robił w taki sposób. To znaczy, no firm, jest dużo firm self-publishingowych, jest dużo firm, które, czy też dużo książek, które ma redaktorkę czy redaktora, ale autorów jest sporo, ale czy jest jakaś jeszcze pozycja, która zintegrowała proces twórczy tylu osób? Z tego, co ja wiem, to nie ma. Myślę, że jesteśmy pierwszym takim projektem na świecie i to jest ogromna, wiesz, radocha, tak? Z tego, że tak jest. I jednocześnie mam przekonanie, że ten koncept będzie powielony w tej kategorii albo może w innych kategoriach, bo on, no, jak widać, jest dobry, tak? Jest chociaż jest trudny. I tak jak ja czasami wspominam, naprawdę, gdybym miała tą wiedzę, co mam teraz, to ja nie wiem, czy ja bym się kiedykolwiek, wiesz, zdecydowała w ogóle wziąć za ten projekt, tak? No ale to chyba też jest trochę tak, że jak się zaczyna, to w sumie nie wiesz, co cię czeka i nie wiesz, co cię czeka też z tych przeszkód, tak? Więc jest trochę mniejszy strach z wchodzenia na tą drogę. Tak jak już teraz wiem, jakie to były przeszkody, no to chyba bym się jeszcze 3 razy zastanowiła, czy jeszcze raz chcę na tę drogę wejść. No.
Ale tak, jest duma, że to jest pierwsza taka książka na świecie. Na świecie. Mm-hmm. Usłyszałyście tak. To? Ja śmiem twierdzić, że jest taka duża szansa, tak? Bo to jeszcze ta liczba, te 1200 osób, to robi ogromne wrażenie. Już pomyślałam sobie o tym, że jesteście, no ty jesteś pionierką, jesteście pionierami, no bo mam świadomość, że w pewnym momencie dołączył do ciebie mąż, teraz już macie zespół, ale właśnie to wymaga ogromnej odwagi, determinacji, użyję też takiego określenia, dużej takiej wyrozumiałości dla siebie, żeby w tym procesie być, przetrwać i wybaczać sobie różne właśnie ślepe zaułki, takie momenty, kiedy się gubi tą drogę, tak? Mm-hmm. I kiedy nie wychodzi. Bo powiedziałaś, że mogłabyś długo opowiadać o tym, co wam tam nie wychodziło, gdzie utykaliście. Wiesz co, tak. I wydaje mi się, że tak to, o czym mówisz, tak jakby to wybaczanie sobie, to jest też rozumienie czegoś takiego, że po pierwsze nikt z nas nie jest bezbłędny i że nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Tak. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest takie dawanie sobie przyzwolenia na popełnianie błędów i rozumienie, że nawet no jak ja popełnię jakiś błąd, no to w sumie co? No to co się takiego stanie, tak? Ja jakieś takie mam podejście, że dopóki ja nie krzywdzę kogoś swoimi czynami, tylko się po prostu wywalam na swoich błędach, no to się nic takiego nie dzieje, tak? No to... Nie wiem, no wywalę się, no wstanę, nawet wrócę do tego miejsca, gdzie byłam. Trudno i pójdę dalej, tak? Mhm. Także jakieś takie zrozumienie, nie wiem, że tak będzie, albo że to jest normalne i że w sumie wszyscy tak mają. I że te wszystkie, wiesz, ci wszyscy Steve'owie Jobsi i inni Bill Gatesi, tak? To też tak robili, tak? I też mieli takie momenty, chociaż mniej wspominają o tych wywiadach, albo mniej może po prostu o to są pytani, tak? Ale to jest normalna droga, to jest normalna droga i nie znam osoby, a mam w swoim otoczeniu sporo osób, które zajmują się z własnym biznesem, nie znam osoby, która tak nie miała. Po prostu. Dokładnie. Także wiesz, gdzieś po każdym takim potknięciu to jest kwestia tego, okej, popatrzeć na to, co się stało, wyciągnąć jakieś tam wnioski i po prostu pójść dalej z taką wyrozumiałością dla siebie. Pójść dalej z wyrozumiałością dla siebie i ze świadomością, że to jest po prostu ludzkie się potykać, bo my po prostu w wielu obszarach życia zbyt dużo od siebie wymagamy. Pierwszą rzeczą jest oczywiście rodzicielstwo, drugą rzeczą jest prowadzenie swojego biznesu, ale czego byśmy się nie tknęli, to wymagamy od siebie zbyt dużo. To jeszcze ostatnie pytanie, Basia. Nie umawiałyśmy się na nie, ale mam taką pokusę, żeby ci je zadać. Też w kontekście tego, że jesteś mamą, ale to nie będzie stricte pytanie o macierzyństwo, tylko o to. No jesteś przedsiębiorczą kobietą, jesteś bizneswoman, do tego biznesu dołączył twój mąż, prowadzicie razem firmę. Czego to uczy wasze dzieci, że mają takich rodziców, mają taką mamę? Ja mam dwóch synów, chociaż to nie ma w sumie żadnego znaczenia, że to są chłopcy, a nie dziewczyny. I myślę, że oni widzą po nas, że dużo jest w naszych rękach, że to od nas zależy, jak wygląda nasze życie. I to prywatne, i to zawodowe. I że warto podejmować ryzyko, i że warto próbować. I że to jest okej, jak coś się nie uda, tak? Bo my im też mówimy o tych, mimo tego, że oni są mali, to my im też mówimy o tych momentach, że wiesz, że nie wszystko poszło okej, no i że też jest mi smutno i jestem wkurzona, że coś mi się nie udało, ale jutro spróbuję znowu. Także ja bym chciała, żeby oni po nas zobaczyli, że oni... Wiele mogą, nic nie muszą, ale wiele mogą, tak? I że to naprawdę, że większość naszego życia jest w naszych rękach i zależy od nas, mówię większość, a nie wszystko oczywiście, i że większość zależy od nas, a nie od jakichś bliżej niezidentyfikowanych czynników zewnętrznych. Także mam nadzieję, że zobaczą po nas, że naprawdę warto kroczyć swoją drogą, swoją, tak? Wybraną przez siebie, a nie przez kogoś i że to jest możliwe. I że naprawdę ta sprawczość w naszych rękach jest duża i może nam umożliwić życie, takie życie na własnych zasadach, po swojemu, a nie wiesz, a nie jakieś takie zewnętrzne, jakieś takie modele życiowe, które ja też słyszałam od starszych pokoleń, tak? Jak powinno wyglądać życie. No, że chyba oszalałam, że rzucam piękną posadę, tak? W korporacji i tak dalej, i tak dalej. Także ja mam nadzieję, że oni od nas wyniosą tą taką odwagę w próbowaniu. Bo to, czy im się uda, czy nie, to jest inna kwestia. Ale że taką odwagę próbowania i tego, że naprawdę są w stanie coś zrobić, po nas zobaczą. Trzymam kciuki, za to trzymaj kciuki. Dobrze, za to trzymam kciuki. Ale jeszcze jedno pytanie przyszło teraz do głowy. Dawaj. A masz wrażenie, no bo tak, ten biznes zmienił twoje życie, wasze życie, uczy czegoś wasze dzieci. To co ten biznes dał
innym kobietom. I to pytam zarówno tym, które napisały tą książkę, ale też pytam o czytelniczki, które do Was pewnie piszą i zostawiają jakieś recenzje, jakieś opinie. Co dałaś, daliście innym? To może najpierw od autorek. Mhm. Ja mam wrażenie, że wiele kobiet zrealizowało się pod takim kątem, że spróbowały czegoś, czego nigdy nie robiły. Podobno dużo osób w ogóle marzy o tym, żeby, wiesz, wydać własną książkę. Ja osobiście takiego marzenia nigdy nie miałam, ale wiem, że dużo osób o tym myśli. No, natomiast trudno jest wydać własną książkę, ale już napisać rozdział do książki, to już można, tak? Także tak. Myślę, że dużo kobiet spełniło swoje, dużo autorek spełniło swoje małe marzenie. Myślę, że dużo z nich też taką swoją małą misję spełniło, żeby naprawdę pomóc innym kobietom, innym matkom. Mhm. Że gdzieś trochę inaczej wygląda teraz to macierzyństwo niż lata temu. Nie mamy dookoła siebie wianuszka babć, ciotek i tak dalej, bo żyjemy często w odległości, tak? Dużej tak, od siebie. Tak. Także to, że inne kobiety czasami obce nas wspierają, to ma duże znaczenie. Nawet jedna czytelniczka napisała w opinii na temat naszej książki, że ta książka to jest jak rozmowa z koleżanką o tym, jak będzie. I to trochę tak jest. Także to mnie bardzo cieszy, że to się udało. I wiesz co, też dużo autorek wkroczyło na taką trochę, wiem to tak już, wiesz, stricte od nich, tak? Wkroczyło na inną ścieżkę zawodową dzięki temu. Albo dostało pracę, którą sobie wymarzyło. Albo dziewczyny dostały się na doktoraty, o których myślały. Pisałam multum referencji i takich zaświadczeń z brania udziału w tym projekcie. Także myślę, że naprawdę duża część autorek na tym skorzystała. A jeżeli chodzi o czytelniczki, to ja mam wrażenie, że one, po ich opiniach, mam wrażenie, że one po przeczytaniu tej książki zyskują taki spokój wewnętrzny. Taki, że mimo tego, że nie są w 100% przygotowane na to, co je czeka, to czują się tak okej z tą myślą, że tak będzie i że to jest okej, że one nie są przygotowane i że mają sobie na tyle spokoju, że po prostu dadzą radę i że rozumieją, że będzie łatwiej i trudniej, ale że one dadzą radę i że one nie są innymi, które mają trudno, które czasami chce się płakać, tak. A czasami chce się, wiesz, śmiać do łez, tak? Więc one czują też taką przynależność do grupy mam, do grupy rodziców. I no i to jest piękne móc dać coś takiego kobietom. Jest piękne i to się dzieje i zakończymy naszą rozmowę taką puentą, że no ja właściwie na ciebie trafiłam, Basia, w taki sposób, że moje koleżanki udostępniły informacje o tej książce w internetach i to był taki moment, kiedy bardzo daleka kuzynka, może nie bardzo daleka kuzynka mojego męża, no ale teoretycznie daleka kobieta dla mnie, ale jednocześnie jakoś młoda mama, którą bardzo chciałam wesprzeć, no rodziła dziecko i wysłałam jej waszą książkę. Zamówiłam ją u was i z dedykacją wysłałam do tej dziewczyny. I ona mi dała taki feedback, że ta książka też wysłana właśnie z dedykacją i ode mnie, takiej starszej mamy, była najlepszym prezentem, jaki dostała w życiu. I że bardzo ci za tą książkę dziękuję. No widzisz, cudownie to słyszeć nawet po kilku latach od wydania książki. I od mamy, która tej książki de facto nie czytała, ale miała taki zaszczyt bycia w tym kręgu właśnie wspieraczek, żeby normalizować te różne tematy trudne, które nam się w rodzicielstwie, w byciu mamą po prostu przydarzają. Basiu, to życzę Wam, odwagi nie muszę Wam życzyć, bo ją macie. Życzę Wam wytrwałości i przede wszystkim takich wspierających wiatrów tam za oceanem, jak będziecie wchodzić na rynek amerykański, kanadyjski. Dla mnie to jest wow. To jest, robi to na mnie wielkie wrażenie, więc bardzo się cieszę, że mogłyśmy chociaż w takiej formule o tym porozmawiać. Mam nadzieję, że za kilka lat będziecie dalej pracować. Ja będę nagrywać podcast i porozmawiamy o tym, jak to było zdobywać Amerykę Waszą książką. Także wielkie dzięki za uchylenie kulis waszego niesamowitego biznesu. Ja też bardzo, bardzo dziękuję. Dziękujemy. A wy słuchajcie tej rozmowy i podawajcie dalej, bo mam takie poczucie, że niezależnie od tego, czy robicie duży biznes, mały biznes, czy jesteście liderkami w swoim biznesie, czy może pracujecie w korporacji na stanowiskach liderskich, to z tej rozmowy można czerpać. Podawajcie to dalej. Dziękuję.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli Ci się spodobał, skomentuj go na mojej stronie www.manufakturarozwoju.pl albo oznacz serduszkiem w aplikacji, w której mnie słuchasz. A jeżeli chcesz pozostać ze mną w kontakcie, poszukaj mnie na Facebooku. Tam znajdziesz mnie jako Marta Iwanowska-Polkowska, Manufaktura Rozwoju. Albo dołącz do grupy Ja Kobieta i Kariera, grupa dla odważnych kobiet. Oczywiście, jeżeli jesteś kobietą. Na LinkedInie znajdziesz mnie jako Marta Iwanowska-Polkowska. Na Instagramie jako Marta Iwanowska-Polkowska Coach. A jeżeli uznasz, że ten odcinek może być inspirujący dla Twoich znajomych czy bliskich, śmiało prześlij go dalej. Miłego dnia, miłego wieczoru i miłego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie, Marta Iwanowska-Polkowska.